Cześć, witam Was bardzo, bardzo gorąco na swoim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z filmem o konturowaniu twarzy. Chciałabym podzielić się z Wami tym, jak ja konturuję swoją twarz i do czego właściwie jest mi potrzebne to konturowanie. Więc jeżeli jesteście ciekawe, zapraszam do oglądania. Na początek chciałabym kilka słów powiedzieć właśnie o konturowaniu, do czego ono mi jest potrzebne. Kiedyś nie konturowałam swojej twarzy, nie zwracałam uwagi na to, jak wygląda mój kontur i czy jest mi potrzebne takie konturowanie. Natomiast kiedy zaczęłam oglądać filmy na YouTubie i zobaczyłam, jak dziewczyny konturują swoją twarz i że używają bronzerów, postanowiłam kupić taki bronzer i spróbować. I powiem szczerze, że mi się to bardzo spodobało. Jeżeli chodzi o to, jakich bronzerów używam, na co dzień używam bronzerów jasnych, natomiast na takie jakieś większe wyjścia wolę bronzery ciemniejsze, tak żeby były bardziej widoczne. Dla Was, kiedy nagrywam film, też używam bronzerów ciemniejszych, żebyście mogły zobaczyć, że to konturowanie mam na swojej buzi. I teraz, do czego ono jest w ogóle ogólnie nam potrzebne? Wiadomo, że nasza twarz nie jest idealna. Każda z nas ma jakieś mankamenty i te mankamenty chciałybyśmy ukryć. Nie chcemy pokazywać wszystkiego. Konturowanie właśnie służy do tego, aby te mankamenty swojej twarzy ukryć, a wydobyć to, co jest piękne. Czasami mamy twarz okrągłą, mocno okrągłą i chcemy ją wyszczuplić, więc do tego też służy konturowanie. Mamy zbyt wysokie czoło, ja mam zbyt wysokie czoło i też zmniejszam je przy pomocy bronzera. Wysokie czoło, tak jak czytałam na ten temat, jest wtedy, kiedy przyłożycie 5 palców do twarzy i okazuje się, że no to czoło jest na właśnie 5 palców, więc ono jest wysokie. Natomiast jeżeli macie na 3, to jest dobre. Jeżeli macie na 2, to jest za niskie. Jeżeli macie zbyt niskie czoło, to lepiej nie dotykajcie bronzera. Jeżeli macie zbyt szeroko, to tego bronzera możecie użyć tutaj z boku. Czyli jakby ciemny kolor w makijażu powoduje to, że chowają się pewne mankamenty. Natomiast uwypuklają się inne części naszej twarzy. Czyli tutaj będziemy rozjaśnioną tą środkową, nos i boki, czyli tutaj jakby te części rozjaśniamy, natomiast te boczne partie twarzy przyciemniamy. W wieku dojrzałym konturujemy sobie również szyję. Tutaj mamy zawsze jakieś tam już niedoskonałości, to znaczy ta skóra, no, grawitacja działa, więc ona opada. I to też jest ważne, żeby schować tak zwane chomiki, czyli do tego również służy nam konturowanie. Bierzemy sobie pędzel i bronzer i elegancko sobie tutaj wykonturowujemy na ciemno, także tego pod linią żuchwy, ukrywając nasze niedoskonałości twarzy. Przejdźmy w takim razie do tego, czym ja konturuję swoją twarz, jakich pędzli używam, bo to jest też bardzo ważne, jakich pędzli używamy. I ja tych pędzli mam dosyć sporo, tak jak słyszycie. Jest to taki pęczek pędzli. Ja mam pędzle tanie. To nie są pędzle z jakichś wysokopółkowych marek i one mi się świetnie sprawdzają. Nie uważam, żebym miała dla siebie, do użytku domowego, używać pędzli bardzo, bardzo drogich, bo nie jest mi to potrzebne. Wolę sobie kupić lepszy bronzer, lepszy puder. Natomiast pędzle, jeżeli są dobre i świetnie się sprawdzają, to nie uważam, że muszą być drogie. I taką właśnie zasadę przyjmuję. Pokażę Wam pędzle, które są dobre do konturowania i których najczęściej używam. Najczęściej, moi kochani, ostatnio używam tych dwóch pędzli. Pierwszy z nich to jest taki pędzel ławkowiec. On jest brudny, bo ja dzisiaj go używałam. Pędzel ławkowiec, ja tak go nazywam i on tak wygląda. Jest to taki tani pędzel. Ja mam tu podróbkę co i wy. O tych pędzlach jeszcze Wam kiedyś powiem, więc na razie nie będę się zagłębiała, gdzie i jak je kupiłam. W każdym razie jest to świetny pędzel, mięciutki, bardzo dobrze się pierze, nie śmierdzi, nigdy nie śmierdział, od początku go kupiłam i świetnie się u mnie sprawdza. Z drugim pędzlem, chociaż to jest taki mniejszy pędzelek, to jest taki pędzel z Hebe. Ja Wam pokazywałam w kolu zakupowym, pędzel F04, to jest taki pędzel do bronzera. Do bronzera, do różu i do rozświetlacza i jest on super, słuchajcie, mięciutki, pięknie wyprofilowany, super sunie po twarzy, nie zostawia plam, pięknie rozciera produkt.
I ostatnio właśnie używam go bardzo często do bronzera. Przepraszam, że troszeczkę mrużę oczy, ale coś mi wpadło do lewego oka i tak próbuję sobie z tym poradzić, ale nie za bardzo. I to są te dwa moje ulubione. Kolejne, które też kupiłam do konturowania, ale tak jakoś tak rzadziej ich używam, chociaż one też są dobre. To są takie pędzelki, też zwykłe, najzwyklejsze, słuchajcie, chińskie pędzle. Ten jest, ten bez nazwy, nie ma nazwy. Jest to taki pędzel właśnie z czubkiem, którym też możecie nabrać produkt i tutaj sobie wejść ładnie pod kość policzkową i sobie ten bronzer rozetrzeć. Ten, to jest też jakaś podróba chyba Real Techniques. Też bardzo miękki, bardzo fajny, też możemy sobie, już macie szersze policzki, to możemy sobie tutaj jeszcze dodatkowo rozetrzeć. Też bez nazwy pędzel, też taki chiński, okrągła kuleczka, też bardzo fajny, którym sobie rozetrzecie, więc taki też będzie dobry, miękki, puchaty, świetnie się sprawdza, fajnie się pierze i taki skośniaczek, którym też możecie sobie wykonturować, chociaż ja najmniej go lubię i powiem Wam szczerze, że jakoś tak najmniej go używam. I taki jeszcze jeden mam, słuchajcie, taki pędzelek brązowy, też nie ma nazwy, też jakiś tani. Z tym, że tego pędzla nie używam do brązerów sypkich, on jest taki bardziej chyba do brązerów do konturowania na mokro. Ja na koniec Wam pokażę dwa produkty, które mam do konturowania na mokro, ale rzadko z nich korzystam, bo wolę jednak tak szybko sobie zrobić na sucho. I to są moje pędzle. Teraz przejdźmy do brązerów. Ja mam bardzo tanie brązery i one są naprawdę świetne. Trzymają się na mojej buzi cały dzień, więc nie uważam, że muszę kupować brązery za nie wiadomo jakie pieniądze. Jeden mam dobry brązer, drogi, znaczy dobry, drogi, bo tamte też są dobre, z Bahama Mama, który Wam pokazywałam wcześniej, ale dostałam go od córki, ponieważ u niej się nie sprawdził, więc dała mnie. Nigdy bym sama takiego brązera nie kupiła, bo uważam, że jest drogi, chociaż jest świetny. Wiem, że są zwolennicy i przeciwnicy tego brązera, jest to The Balm brązer Bahama Mama z lustereczkiem. On ma piękny kolor, ja to lusterko przykryję, kolor jest przepiękny. On tutaj może kamera przekłamywać, więc ten kolor może być inny w kamerze, ale on naprawdę pięknie wygląda na twarzy. To jest taki brązer, ani chłodny, ani ciepły. Super. Ale wrócę jeszcze do jednej zasadniczej rzeczy. Tak naprawdę konturowanie to jest w takich miejscach, słuchajcie, tutaj pod kością policzkową, tutaj, tak, pod linią żuchwy, nos możemy sobie konturować. Ale tak naprawdę do takiego stricte konturowania powinny nam służyć takie brązery chłodniejsze. Dlatego, że konturowanie ciepłym brązerem no niezbyt dobrze wygląda. Ciepłe brązery, czyli pudry brązujące, służą nam do ocieplenia buzi. Czyli jeżeli nie chcemy się latem opalać, to po prostu ją sobie omiatamy tym ciepłym brązerem i twarz sobie nim opalamy. Ja Wam pokażę za chwilę i takie, i takie. Czyli do konturowania służy mi ten Bahama Mama. Świetny jest bronzer, który uwielbiam. My Secret to jest Face and Body Bronzing Powder. Puder wypiekany, brązujący, zwróćcie uwagę, bardzo tani. Wypiekany puder brązujący od twarzy i ciała i on nie ma numerka, on jest chyba jeden. Jest to bardzo ładny, chłodny, taki chłodny odcień, ale nie mocno chłodny. Ja Wam tak pokażę, nie wiem czy kamera dobrze to odda. On ma delikatny połysk, delikatny, pięknie wygląda na buzi i ja tym brązerem sobie, on w pudełeczku wygląda na chłodny, natomiast on na twarzy jest taki ani chłodny, ani ciepły, no przepiękny. Jeżeli szukacie pięknego brązera, który będzie się długo utrzymywał na Waszej buzi, który będzie pięknie się rozcierał i nie znikał, to polecam Wam ten brązer. On kosztuje kilkanaście złotych, a w promocji za 10 pewnie go dostaniecie, albo i taniej. Więc w Drogerii Natura. Teraz pokazuję Wam brązer z Drogerii Natura, My Secret Face and Body Bronzing Powder. Kolejnym pudrem, który bardzo lubię i który też kupiłam tutaj pod wpływem YouTube'a, to jest brązer Sensik, też z Drogerii Natura. Ja mam go w numerku, tu już jest numer 109 Ultra Bronze. Sensik. Drogerii Natura znajdziecie. To jest takie słoneczko, tutaj odbite w tym brązerze i to jest brązer chłodny. Także zdecydowanie ten brązer służy nam do konturowania. Jest to chłodny, piękny odcień brązu. On nie jest taki ciemny. On tak się wydaje, ale tutaj możemy delikatnie go nabrać i pięknie sobie buzię wykonturować.
Kolejnym bronzerem, który uwielbiam i o którym już wcześniej mówiłam, to jest bronzer z Kobo. Firma Kobo robi piękne bronzery w chłodnym odcieniu. Niektórzy ich nie lubią, twierdzą, że one są brudne na buzi, ale ja uwielbiam. Ja jestem blada i teraz też ważne jest to, słuchajcie, żebyście bronzer dobrały do swojej karnacji. Jeżeli ktoś jest bardzo jasny i nie umie się jeszcze konturować, nigdy tego nie robił, to proszę Was, abyście kupiły sobie właśnie ten bronzer z Kobo. Ja mam go w numerku tylko ten numer, 308 Sahara Sand. Jest to bardzo jasny bronzer. Z tym, że ja mam już go, jest to drugi mój bronzer, ten właśnie. Pierwszy, który wcześniej Wam pokazywałam, też w którymś odcinku się konturowałam, musicie wrócić do moich makijaży. Pokazywałam Wam inny, z tym, że tamten mi się rozkruszył, spadł i rozkruszył, kupiłam drugi i ten, słuchajcie, troszeczkę się kruszy przy nabieraniu. W tamtym tego nie zauważyłam, więc nie wiem. Albo firma Kobo zmieniła konsystencję tego bronzera. Najprawdopodobniej tak jest i jest on mocniej napigmentowany, także to jest też dobre, ale na buzi ładnie wygląda, nie znika z twarzy, jest on jaśniutki, więc nim się nauczycie. Jeżeli chcecie się nauczyć, to polecam Wam właśnie ten jasny bronzer. Nawet przy ciemniejszych karnacjach, jeżeli jeszcze nie umiecie się konturować, chcecie spróbować, to zaczynajcie od jasnych bronzerów, czyli ten Sahara Sand polecam Wam. Ja Wam pokażę on, zrobię Wam swatch, jak on wygląda, tu może gdzieś niżej, o! Zobaczcie, jaśniutki, tak? Jaśniutki, chłodny brąz, bardzo ładny. Taki stricte do konturowania, nie do ocieplania twarzy, a do konturowania. Kolejna paletka, ja Wam ją pokazywałam w takim filmie, w którym pokazywałam Wam buble, produkty, które się mi nie sprawdziły. I mówiłam, że produkt jest świetny, tylko paletka ma złą, paletka jest niewygodna i to prawda. Ale te bronzery, słuchajcie, które tutaj są, tu jest też ten jasny i ciemniejszy, bo Kobo ma ten 308 i 311, chyba Nubian Desert on się nazywa. I to są właśnie te bronzery. I czasami, kiedy chcę troszeczkę ciemniejszy niż ten Sahara Sand, to mieszam sobie obydwa. I tutaj to już jest prosto, słuchajcie, zmieszać te dwa. Biorę po prostu pędzelek i mieszam je tak ze sobą i nakładam. Natomiast tutaj ten puder i róż niezbyt mi dobrze się sprawdzają. Czyli tak wąskim pędzlem damy radę sobie jakoś tutaj poradzić. Więc jeżeli szukacie takiej paletki całej, a nie straszne jest Wam to, że ona ma tę podziałkę i ciężko będzie nabierać, nie macie takich wąskich pędzelków, no to albo musicie kupić sobie wąskie pędzelki i próbować, albo kupić po prostu ten większy. Także już tutaj do Waszej, według Waszego uznania. Ostatnio w Naturze była promocja na produkty do twarzy i kupiłam sobie taką paletkę do konturowania, też z Kobo. Bo kiedy nabierałam na testerze, to wydawały mi się świetne, kremowe i faktycznie one są fajne. I jeszcze inne, słuchajcie, niż te wcześniejsze. Tutaj są, niżej. I skusił mnie ten puder jasny, który można sobie wykonturować środek z kolei buzi. Zobaczcie. Także ja tego jasnego troszeczkę sobie nałożę. Czyli jasny zawsze bierzemy sobie na środek. Na środek nosa, na tutaj środek policzków, troszeczkę czoło i brodę. I to też fajnie Wam posłuży. Także jeżeli szukacie z kolei takiego kompletu, czyli jasny bronzer, ciemny i puder, no to polecam Wam tę paletkę. Ona jest tylko jedna. Jest to zestaw takich właśnie produktów do konturowania. Jest jeszcze druga, tamta chyba jest z rozświetlaczem i z różem. Także jeżeli szukacie takiego produktu, to też możecie sobie kupić. I kolejne, które już są cieplejsze, słuchajcie, które służą mi tak właściwie do ocieplenia mojej buzi. To są bardzo fajne bronzery. Ja mam tutaj taki bronzer z Make Up Revolution, tania firma, która produkuje fajne produkty. I ten bronzer służy mi, jest to bronzer Ultra Bronze Make Up Revolution i ten właśnie bronzer służy mi do ocieplenia. I teraz do ocieplenia używam takiego pędzla. Zwróćcie uwagę, jest on większy. Też to jest Blink jakiś z Allegro. Większy, bardziej taki ścięty. I teraz nabieram sobie tego produktu i tutaj tym sobie przejeżdżam tak po prostu, kiedy chcę jakby swoją twarz, nie wiem jak to wygląda, bo ja nie mam w tej chwili, słuchajcie, lusterka, patrzę w podgląd. Kiedy chcę na przykład, żeby moja buzia była taka ocieplona, żeby wyglądała na opaloną. I to samo robię z szyją. Zwróćcie uwagę, że szyję mam jasną, też staram się jej nie opalać. I w tym momencie jestem opalona, tak? Także ten bronzer jest cieplejszy zdecydowanie. Ja tutaj Wam go niżej jeszcze raz zrobię swatch. On jest cieplejszy, zwróćcie uwagę, ale nie wpada w pomarańczowe tony, bo ja takich nie lubię. Czyli ten służy mi do tak zwanego po prostu ocieplenia swojej buzi.
Kolejnym, który jest tani i świetny, to jest właśnie, to jest taki bronzer z kolei z Biedronki. Wzięłam go tak przy okazji zakupów. Matowy puder brązujący. Ja mam go w numerku 01 i też to jest taki bronzer, taki puder brązujący właściwie. I jest on taki troszeczkę chłodniejszy od tego poprzedniego, który Wam pokazałam, ale też nie jest taki mocno chłodny. Też nim możemy ocieplać, może, i ten jest świetny, bo możecie nim konturować buzię, a jednocześnie możecie sobie ocieplać, jeżeli chcecie. Także taki uniwersalny, uważam, jest ten produkt i też jest bardzo fajny. Bardzo, te wszystkie, które Wam pokazuję, są bardzo dobre. One się świetnie rozcierają. Bardzo ładnie wyglądają na buzi, więc wszystkie te, które mam, naprawdę są jakościowo super, a są naprawdę za niewielkie pieniądze. I ten też kupicie w szafie Biedronki. Sculpting Matte Powder w numerku 01. Polecam Wam bardzo, bardzo gorąco. Pokazywałam Wam również kiedyś takie kółeczko z Liren. Powiedziałam, że bardzo, bardzo lubię te produkty. Mam puder, który już mi się sięgnął dna, chociaż jeszcze nie skończyłam go. I mam też takie kółeczko. Ja go kupiłam kiedyś w Biedronce za jakieś 10 zł. One są chyba w regularnej cenie za 20 kilka złotych, czy tylko 30. Można go kupić między innymi w Rossmanie. I tutaj już zdecydowanie mamy piękny róż. Uwielbiam ten róż, często go używam. Natomiast bronzer jest zdecydowanie ciepły. Ja Wam go tutaj gdzieś jeszcze obniżę i pokażę. To jest ten ostatni, zobaczcie. On jest zdecydowanie najcieplejszy z tych, które mam. Ale do konturowania on się nie nadaje. Natomiast świetny, on jest taki... Nie jest taki mocno pomarańczowy, on nie jest taki pomarańczowy, owszem wpada troszeczkę w cieplejsze złote tony i bardzo dobrze. Ma delikatny połysk i piękny będzie jako taki właśnie ocieplacz na całą buzię, czyli zrobicie nim to, co zrobiłam właśnie tym dużym bronzerem z Make Up Revolution. I teraz to już wszystko, jeżeli chodzi o konturowanie na sucho. Mam jeszcze dwa produkty do konturowania na mokro, szybciutko Wam je pokażę, żeby nie przedłużać tego filmu. To jest takie kółeczko z Kobo, ja go kupiłam jakieś może półtora roku temu i powiem Wam, że rzadko z niego korzystam, ale jeżeli lubicie, chciałobyście spróbować takiego konturowania na mokro, no to wtedy ten pędzel właśnie służy mi do tego, czyli nabieram sobie troszkę tego produktu, tego jaśniejszego. To są dwa bronzery, zwróćcie uwagę, ciemny i taki jaśniejszy i takie dwa jasne, to są takie, to jest właściwie zestaw takich podkładów do konturowania, ale... Te jasne nie sprawdzają mi się za bardzo, gdyż nałożone na przykład pod oko, no niestety podkreślają moje zmarszczki, czyli są zbyt ciężkie pod oczy. Może dla młodych dziewczyn się nadają, natomiast dla kobiet dojrzałych myślę, że no nie za bardzo. Ale tymi możecie sobie wykonturować. Ja kiedyś, słuchajcie, przy okazji jakiegoś makijażu pokażę Wam konturowanie na mokro, spróbuję to zrobić, albo po prostu zrobię oddzielny odcinek. I drugim produktem, już myślę, że fajniejszym od tego kółeczka, jest taki stick. Ja Wam też go pokazywałam, jest to też stick z Kobo, jaśniejszy, numer 2, shading. Tak, shading, tak. I tym, jest to fajny produkt, bo wysuwany, czyli nie trzeba go temperować. I tym możemy sobie narysować delikatną kreskę i rozetrzeć. I tak to też możemy go spożytkować. Możemy nim wykonturować nos, ale ja, słuchajcie, pokażę Wam... Taki trik na powiększenie ust. Dajemy go pod tutaj. Żeby nie za mocno. I zwróćcie uwagę, że usta nam się wywijają w dół. Czyli jakby to powoduje, że nasza dolna warga robi się większa. Teraz bierzemy jasną kredkę. I malujemy górę i góra robi się większa. Czyli to jest trik na powiększenie ust, nie trzeba robić botoksu, żadnych tam powiększaczy dawać, bo usta można sobie w fajny sposób powiększyć. Myślę, że troszeczkę rozjaśniłam Wam, ale żeby jeszcze no nie być taką gołosłowną, to pokażę Wam szybciutko konturowanie. Ja już mam to konturowanie na buzi. A, wiem co chciałam powiedzieć, wrócę jeszcze szybciutko do tego, że pamiętajcie o tym, jak konturujecie buzię, to żeby nie wyjeżdżać zbyt nisko, to konturowanie ma być do tak na linii żuchwy, tak? Pod kością. Najlepiej zrobić to tak. I widzicie wtedy bardzo ładnie. I robicie to na tej linii, która Wam się pojawi, tak? Czyli nie za nisko, ale też nie za wysoko, żeby nie wyjść gdzieś tam sobie tutaj. I to jest bardzo ważne. I ten pędzelek jest świetny, więc tak naprawdę na początek polecam Wam ten pędzelek z Hebe. I biorę sobie na przykład ten, tylko że ja już jestem wykonturowana, więc to będzie teraz za ciemne. Nabieram sobie go. Czekajcie, wezmę lusterko, żeby to nie przesadzić. Nabieram sobie i jeżdżę
O, widzicie? Tylko tu. I troszeczkę sobie podnoszę. A tu zostaje jasna. Jasne miejsce. I to samo robię z drugiej strony i on mi pięknie rozciera. I to jest ten bronzer Sensik, który Wam pokazywałam. I rozcieramy. Jeżeli uważacie, że zrobiłyście sobie plamę, to bierzecie pędzel, taki właśnie może być ten, którym pokazywałam Wam, i ściskamy go i rozcieramy. I też tak uważajcie, żeby produktem nie wyjechać dotąd. Czyli ważne jest to, żeby konturować tu, widzicie, żeby tak jakby na tej naszej od ucha, od końca ucha do tutaj przez tą linię i nie dojeżdżamy do ust, broń Boże, tylko kończymy gdzieś w tym miejscu. Ja to tak myślę, że to tak kończymy w tym miejscu, gdzie kończy się nasze oko. I tak troszeczkę ten koniec możemy sobie zawinąć. Nigdy w dół gdzieś tam nie zjeżdżamy, nie do ust jedziemy, bo to będzie tak troszeczkę przesadzone. Jeżeli przesadzimy, słuchajcie, to zawsze jest wyjście. Bierzemy na przykład taki biały puder, jasny, z tej paletki, na przykład z Kobo. I taki pędzelek chudy, ja Wam go nie pokazywałam, bo ja go używam właśnie do takiego konturowania tym jasnym pudrem. I tutaj możemy sobie, zobaczcie, o, taką linię, tylko też tak, żeby ta linia nie była taka ostra, ale zawsze możemy sobie poprawić tym jasnym, czyli jakby odbić ten ciemny, żeby go nie było na dole. I tu jeszcze możemy sobie przejechać tym jasnym pudrem i na środek noska i troszeczkę tu i boczki. I zobaczcie, jak ładnie to wygląda. I to już naprawdę wszystko, moje kochane. Dziękuję Wam bardzo, że mnie obejrzałyście, że nie uciekłyście, mam nadzieję, od tego ekranu, komputera. I żegnam się z Wami cieplutko. Bardzo miło mi było Was gościć u siebie i pokazać Wam, jak ja konturuję swoją twarz. Myślę, że w kolejnych odcinkach będę też starała się przemycić właśnie takie testy, w których będę Wam pokazywała produkty, których używam do makijażu. Przy okazji chciałabym Wam podziękować za ponad 500 subskrypcji. Dziękuję, że jesteście ze mną. Bardzo się z tego cieszę. To naprawdę bardzo dużo dla mnie znaczy. I żegnam się z Wami cieplutko. Dla tych z Was, które pojawiły się po raz pierwszy, subskrybujcie mój kanał, a wszyscy dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się film podobał. I żegnam się z Wami cieplutko. Do następnego odcinka. Cześć!